Czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale i dzisiaj, jak widzicie, mamy dla Was po raz kolejny bardzo ciekawy i bardzo fajny materiał, oczywiście nawiązując do Battlefielda 5. Jest ze mną po raz kolejny Mikołaj. Witaj, Mikołaju. Cześć, po dwóch latach. Spotykamy i jak widzicie, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, ponieważ w dzisiejszym materiale przedstawimy Wam żołnierza amerykańskiego z okresu oczywiście II wojny światowej z komentarzem Mikołaja. Natomiast w kolejnym materiale przedstawimy Wam żołnierza radzieckiego. Radziecki, amerykański. Także słuchajcie, no jeśli Wam się takie materiały spodobają, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Możecie też podać dalej, ponieważ tak jak mówię, ten okres, kiedy wychodzi nowy Battlefield, tak jak w przypadku Battlefielda 1 była to pierwsza wojna światowa, jest bardzo fajnym momentem na pokazanie Wam czegoś więcej, a z uwagi na to, iż Mikołaj jest, no, że tak powiem, szalonym historykiem, jest też rekonstruktorem, więc ma bardzo duże doświadczenie. Postaramy się Mikołaja dzisiaj, jak i w następnym materiale, wykorzystać. Także zapraszamy do oglądania. To, co tutaj leży przed Wami, to jest miks różnych elementów wyposażenia dla żołnierza armii amerykańskiej na froncie zachodnim II wojny światowej. Oprócz takich rzeczy charakterystycznych dla piechoty, mamy tu też parę rzeczy wyjątkowych dla formacji spadochroniarzy. Broni wyposażenie dla żołnierza wsparcia, rzeczy, które najbardziej by się Wam rzutowały w grze, ale także są dosyć charakterystyczne na różnych filmach wojennych czy dokumentalnych z okresu II wojny światowej. To, co mamy po prawej, jest standardowym, rozpoznawalnym zestawem dla zwykłego piechura armii amerykańskiej, a także piechoty szybowcowej. W tym przypadku jest to mundur pod żołnierza pierwszej dywizji piechoty, tak zwanej Big Red One, która w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Mundur na pewno będziecie kojarzyli z takich filmów jak Szeregowiec Ryan, czy na przykład Złoto dla Zuchwałych. Jest to standardowa kurtka mundurowa M41, dwukieszeniowa. Dosyć ciekawym pomysłem jak na standardy II wojny światowej, ponieważ wierzch jest z bawełny, natomiast wyściółka wewnętrzna jest z wełny. Miało to pomagać w takich warunkach bardziej przejściowych. Żołnierz w lato biegał w samej koszuli, natomiast wiosna, jesień i zima zakładał kurtkę, pod kurtkę czasami szedł także sweter i ocieplacz. Poniżej standardowe spodnie piechoty wełniane. Jest to znacznie cieńsza wełna niż z okresu I wojny światowej. Dosyć cienka, dosyć sympatyczna w noszeniu. Także posiadająca znany już z mundurów amerykańskich szeroki krój spodni. Dzięki temu były niesamowicie wygodne w bieganiu. Nie posiadały żadnych kieszeni zewnętrznych, bocznych, jedynie standardowo, tak jak zasadniczo w dżinsach, które już były wtedy popularne. Do standardowego zestawu wełnianego, który szedł pod kurtkę, szła wspomniana koszula, która słynęła z tego, że była niesamowicie gryząca. Też o bardzo prostym kroju, dwie kieszenie na wysokości piersi. W środku miała taką zakładkę, która nie pozwalała wiatrowi przedostawać się pod spód. Sprawdzało się dosyć fajnie. Była dużo wygodniejsza niż koszule niemieckie. Ja mogę ze własnej autopsji powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo wygodny zestaw, w którym świetnie spędza się w zasadzie cały dzień. Nie przeszkadza on w funkcjonowaniu, ale także w bieganiu czy w walce. Do zestawu munduru wierzchniego dochodziła największa zmora piechocińca armii amerykańskiej, czyli zestaw buty i opinacze. Tutaj akurat mamy buty typu korkorany. Były to buty przeznaczone wyłącznie dla oddziałów spadochronowych, wykonane z twardej skóry, buty usztywniały kostkę. De facto były przedłużeniem linii butów piechoty Service Shoe, były po prostu wyższe. O te buty szły niejedne kłótnie między żołnierzami piechoty spadochronowej a piechoty szybowcowej. Spadochroniarze rościli sobie wyłączne prawo do noszenia tych butów. Dowództwo w pewnym momencie zgodziło się szybownikom nosić te buty. W odpowiedzi żołnierze spadochronowi dostali ironiczne pozwolenie na noszenie tak zwanych kamaszy piechoty. Tutaj akurat mówię, no, są to jedne z wygodniejszych butów, są to pradziadowie współczesnych glanów. Firma Korkoran istnieje do dzisiaj i do dzisiaj produkuje na oryginalnych maszynach te legendarne buty. Natomiast coś, co nie posiadał żołnierz spadochronowy, a posiadał żołnierz piechoty, zmora każdego żołnierza szeregowego, opinacze. W polskim języku nazywają się dosyć śmiesznie stuptupami. Służyły one przede wszystkim do ochrony łydki żołnierza w różnych warunkach terenowych, zapobiegały dostawaniu się wodzie i piachu, piachowi
wewnątrz krótkich trzewików. W zależności od formacji były różne. Tutaj akurat mamy stricte pod US Army. Osobne opinacze miał korpus Marines. Moim zdaniem troszeczkę łatwiejszy w zapinaniu. Żołnierze, już będąc na polu walki, nierzadko zostawiali sobie te opinacze pod spodniami, ponieważ były one kuriozalnie niewygodne w używaniu bojowym. Drugi zestaw, który mamy, cały zielony zestaw M43, był odpowiedzią armii amerykańskiej na zapotrzebowanie dynamicznego frontu zachodniego. Jest to pradziad legendarnego zestawu M65. Ten, który macie przed sobą, jest przeznaczony dla żołnierza właśnie piechoty spadochronowej. Kurtka M43, standardowa dla wszystkich oddziałów armii amerykańskiej. W przeciwieństwie do swojego następcy, zapinana na proste guziki, czterokieszeniowa, obszerna, można włożyć tam naprawdę niesamowite ilości sprzętu. Bardzo obszerny krój, bardzo wygodny, z bawełny. Niesamowicie świetnie nadawał się do zarówno przetrwania na froncie, jak i do samej bezpośrednio walki. Oprócz swojego wyglądu miał także różne dodatkowe funkcje. Można było do niej doczepić tak zwany liner, który był ocieplaczem w zimę. Można było doczepić bezpośrednio kaptur. Można było, że tak powiem, zapiąć się pod samą szyję także z różnego rodzaju nakładkami, które umożliwiały, uniemożliwiały zasadniczo wiatrowi dostawać się pod kurtkę mundurową, pod którą była standardowa, nierozerwalna, już wspomniana koszula wełniana. Drugim elementem, który zasadniczo też przeszedł do historii, były spodnie M43. Tutaj na tych spodniach, jak może zauważyliście, także na trailerze znajdują się tak zwane boczne kieszenie cargo. Wywodziły się one z pomysłu munduru stricte spadochronowego na Normandię, który miał te kieszenie wszyte na stałe. Spadochroniarze, chcąc się wyróżniać od zwykłych... No, mocne napy. Spadochroniarze, chcąc się wyróżniać od zwykłych szarych piechocińców, postanowili troszeczkę mundur zaadaptować do swoich potrzeb. Stąd na bokach ud pojawiły się duże i obszerne kieszenie. Bardzo ciekawym zastosowaniem są te paski, które prowadzą od krocza do kieszeni. W momencie, kiedy biegamy i mamy wypełnione kieszenie, są one pewnego rodzaju ściągaczem, który uniemożliwiał wypadaniu sprzętowi z kieszeni bocznych. Krój był oczywiście standardowy, on się nie zmienił przez bardzo, bardzo długi czas. Jego następcą był później mundur M51, gdzie spodnie się w zasadzie nie zmieniły, do sławetnego, wspomnianego M65. Teraz płynnie przechodzimy sobie do oporządzenia, które, jak porównacie sobie z pierwszowojennym, jaki przedstawialiśmy wam 2 lata temu, jest dużo znacznie uboższy. Żołnierze i zarówno armia wyszli z założenia, że bezpośrednio do starć na linii frontu, szczególnie mając blisko tabory wyposażone w jeepy czy w ciężarówki, nie ma potrzeby, żeby żołnierz zawsze przy sobie nosił całe wyposażenie. Tutaj, tak jak wspominałem na początku, prezentujemy wam mniej więcej, jak mogło wyglądać wyposażenie żołnierza wsparcia, który był na przykład w sekcji moździerza, czy obsługiwał bazukę, czyli taką rusznicę przeciwpancerną. Wyposażenie jest ograniczone do minimum. Pas główny w tej wersji tak zwanego pistol belta, ponieważ tych pasów było kilka, przeznaczonych stricte do konkretnych typów broni. Ten tutaj był akurat uniwersalny pod pistolet, pistolet maszynowy, czy tak jak mamy tutaj karbajn. Na pasie znajduje się niewiele. Jest to oryginalna ładownica na opatrunek First Aid Pouch. Tak jest. Możesz to też otworzyć, tam w środku jest oryginalny opatrunek. One były w różnych kolorach w zależności od tego, gdzie były wyprodukowane. Były pomarańczowe, były zielone. Manierka, w tym przypadku wzór pierwszowojenny jeszcze, który był dojeżdżany w zasadzie do końca w czasie II wojny światowej, ale też już wprowadzano nowe wersje. Manierka, którą wam tutaj prezentujemy, jest akurat oryginalna, pochodzi z końca I wojny światowej. Podpowiem od razu do komentarzy, nie nadaje się do użytkowania, jest ona raczej pokazowa. Pokrowiec już jest repliką, jest on nawiązaniem do pokrowców w zasadzie z I wojny światowej. Z zewnątrz jest z bawełny w kolorze, taki można powiedzieć błotnym, w kolorze tan. Natomiast w środku jest wypełniona suknem, podobnie jak pokrowce z I wojny światowej. Na drugiej stronie pasa mamy nóż. Nóż w zasadzie szturmowy. On służył przede wszystkim do prac okopowych, z rzadka do walki. Tak? Nie było możliwości zamontowania go na karabinie. Oraz pojedyncza ładownica na 2 15-nabojowe magazynki do karabinka M1. Tutaj macie też prawdziwy magazynek podpinany do broni, pusty. Wygląda jak wygląda. Był to bardzo fajny system, bardzo lekki, pozwalający na prowadzenie krótkiej wymiany ognia w momencie zagrożenia.
Poniżej mamy torbę M6, która pierwotnie była przeznaczona na maskę przeciwgazową, jednak wraz z poruszaniem się frontu żołnierze używali jej bardziej jako chlebaki. Chusta, którą wyjął teraz Kromka, jest, można by powiedzieć, adaptacją spadochronu amerykańskiego, nylonowego. Spadochroniarze wycinali sobie z nich takie chustki i nosili je jako wyróżniki od żołnierzy piechoty. Tutaj akurat macie oryginał pochodzący bodajże jeszcze z wojny w Korei. One potem się rozpowszechniły w armii amerykańskiej, nosili je praktycznie wszyscy. Już notesik, o którym też mówiliśmy w czasie I wojny światowej, żołnierze nosili różne własne przyborniki. Poniżej, po prawej, wspomniany, doczepiany, oryginalny kaptur M43. Żołnierze w czasie zimy przykładowo nosili je także pod hełmami, niekoniecznie przypięte do kurtki. To pozwalało przetrwać uszom i głowie w ciężkich warunkach atmosferycznych w Belgii, w Ardenach czy w lesie Hurtgen. No i crème de la crème, czyli karabinek M1 Carbine, broń przeznaczona dla podoficerów i żołnierzy wsparcia, lekki, poręczny, dosyć małym kalibrze przejściowym karabinek, doskonale nadawał się do swojej roli, nie przeszkadzał przy przenoszeniu ciężkiego moździerza czy bazuki, doskonale sprawdzał się do walki na krótkich dystansach, niejednego żołnierza w czasie II wojny wyciągnął z największego bagna. Zrobił się na tyle popularny, że w okresie wojny w Korei był już praktycznie podstawowym karabinkiem będącym na wyposażeniu armii amerykańskiej i zasadniczo z wyjścia wojskowego nie zniknął do dnia dzisiejszego. W armii amerykańskiej nie używa się go już od wojny w Wietnamie, natomiast w armii serbskiej, w amerykańskiej policji czy w Wietnamie do dzisiaj możemy znaleźć działające egzemplarze. Ba, ta broń w wersji już Wietnamu, czyli M2, jest zasadniczo produkcji do dnia dzisiejszego. Tutaj akurat jest to wersja troszeczkę przekłamana, nie jest to wersja drugowojenna, jest to wersja na Koreę z mocowaniem na bagnet, ale mniej więcej oddaje wam gabaryty w stosunku do całej reszty wyposażenia żołnierza armii amerykańskiej.